Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 3.0, kolejny odcinek. Gram na 10 minut i komentuję swoje ruchy. Zaczynałem z rankingu 1000. No i cóż, jedziemy z tematem, szukamy sobie zawodnika. Będę komentował tutaj posunięcia oraz swoje plany. Zacznijmy ruchem agresywnym D4. Oho, jest ruch F5. W ogóle tutaj partia holenderska ma bardzo wiele takich ciekawych, gambitowych zagrań. Widziałem takie ruchy jak E4, to jest ruch normalny, tylko nie znam tego za dobrze. Bardzo ciekawym posunięciem jest goniec G5. H3 też może dawać radę z G4, tylko że po H3 bardzo dobrym pomysłem jest D5. No i G4 już nie mogę zagrać, bo mi wybije ten na końcu goniec i białe nie mają tutaj nic. Bardzo mnie kusi, żeby ten ruch zagrać. Kusi mnie też takie posunięcie goniec G5, ale... Dobra, sprawdzimy, czy gość około 2000 na czeską zna tutaj opcję. Skoczek F6 to jest dobra wiadomość, dlatego że tak, G4 i najlepsze chyba jest w ogóle takie zagranie. Jak zbije, to już jesteśmy w domu, bo się otwiera wieża. Ciekawe, czy on to zna, więc zobaczymy. No tak, coś tutaj kojarzy, dobra. Coś tutaj kojarzy, bo ruch D6 też można zagrać, ale D5 chyba lepsze, bo zawsze pionek jest troszkę wyżej, ale kojarzy, czyli nie wpada mi tutaj w pułapki żadne, no ale podeprzemy tego pionka jeszcze wyżej. Skoczek zagra prawdopodobnie na E4, no i pozycja może mieć charakter bardzo zwariowany. Ja potem będę mógł zakombinować sobie na przykład goniec G2, skoczek F3, coś w tym stylu. Jeszcze się zastanawiam nad skoczek C3, skoczek D2. Skoczek D2 nie mogę, bo mi tu zbije. Skoczek C3 generalnie może chyba być. Dobrze, zagramy skoczek C3. No, generalnie wydaje mi się, że to może nie być najlepsze posunięcie, ale tu już przyjąłem charakter zwariowanej pozycji, więc jeżeli zbije, no to będę miał zepsute pionki. Zgoda. Ten jest bardzo wysunięty. No tutaj czarne raczej nie powinny mieć problemów, więc no, muszę chyba zrezygnować z tego H3 jednak po holenderce i próbować grać jakoś inaczej, na spokojnie, ale to zależy, czy to jest blitz, czy to jest partia klasyczna, zależy, z kim też grasz, wszystko zależy. Dobra, skoczek zagrał na C6, kusi mnie, żeby jeszcze tutaj D5 mu wrzucić i w ogóle sprawdzić, czy on tutaj... Nie, inaczej, goniec G2. Starajmy się wyprowadzać figury. Ja to też mówię do siebie oczywiście w tym momencie. Naciskam na E4 i to prowokuje gościa też do tego, żeby zagrać D5 i on straci tempo w ten sposób, bo ten ruch mógł zagrać już wcześniej, ale jeżeli tak zagram, to okej, to będę mógł wstawić gońca tutaj, skoczka tutaj. Nawet krótka roszada będzie możliwa. Myślę, że dlaczego nie? No i zobaczymy, jak on się będzie rozwijał też, czy przez E6 goniec E7, czy przez G6 goniec G7. Zobaczcie, zagrał D5 jednak. D5. Jeszcze myślę nad tym ruchem, czy on nie jest lepszy w tym momencie. Zastanawiam się bardzo głośno. Nie no, skoczek. Bo jeszcze jest taka opcja H4. Skoczek H3, skoczek F4, ale to chyba jest za wolne. Idziemy skoczkiem na F3. Skoczek zawsze trochę podpiera tutaj gałęzi. I to może być raczej solidne. Myślę, że E6, żeby gońca tutaj wyrzucić, ale tutaj tego związania się nie boję absolutnie. Zawsze mam taki ciekawy ruch jak hetman D3. Dokładnie, goniec na G5. Ucz się, Paul Krzysztof. Goniec F4 oczywiście. No i po tym posunięciu goniec D6, tak mi się wydaje. Dokładnie tak, wybicie. Myślę, że to jest dobry pomysł. Potem H4. Myślę, że tak. Skoro mam pionki na czarnych polach, to wymiana czarno-polaka będzie miała sens. Jest hetman D6. Ja w ogóle ostatnio w partiach Dingle i Rena widziałem takie posunięcie jak A3 w takim gambicie hetmańskim, tylko że to nie w tym układzie, bo chodzi mi o to, że jak zagram tu hetmanem, on wskoczy mi skoczkiem i nie chcę tego, więc może w ogóle A3 i spróbować zrobić długą ruszadę. Jak zagram tak, to on mi plaśnie tu. Tego też za bardzo nie chcę. A może takie posunięcie? Czemu nie? Wzmocnimy pionka, wzmocnimy tutaj i poczekamy na jego reakcję. Pozycja ma charakter zamknięty. Jeszcze nie wiem, jak to się może potoczyć. Na pewno czarne nie mają problemów, to powtarzam drugi raz. Goniec D7 myślę, że może zagrać i spróbować zrobić długą roszadę. No ale co dalej? No myślę, że... O właśnie, zobaczcie, zagrał podobny motyw, co ja myślałem. A6, żeby mi nie wejść. Dobra, zagramy A3. Zagramy A3. Wygląda to trochę dziwnie, jakby grało dwóch amatorów ze sobą. Może w zasadzie tak jest. A6 i A3, czyli takie posunięcia pionkami bocznymi, ale to ma sens.
bo nie chcemy obydwaj tutaj, żeby nam skoczki weszły, bo ja też chcę zagrać Hetman D3 z długą roszadą, więc myślę, aha, moment, chwila, Krzysztof, myśl, przecież skoczek na F2 też ci palnie. Może zrobić krótką? Nie, krótka to H6, będzie niebezpiecznie. No dobrze, te moje wysunięte pionki nie są teraz atutem niestety, ale A3 poszło, ograniczenie figury nastąpiło. Zastanawiam się teraz nad biciem w sumie. On odbije tym i ja odejdę skoczkiem na E2. No tak, hetman może wleci, tak pójdzie ruch, może C4. A3 się przyda, to posunięcie teraz jednak, żeby nie było wejścia tu skoczkiem hetmanem. Jak będę chciał wybić skoczka, zagrać tu i zagrać C4. Dobra, lecimy, więc długo się nie zastanawiam. To, co sobie rozpatrywałem, więc szybko trzeba zagrać. Okej, skoczek E2, tutaj wolna linia. Jest dobra ta wolna linia dla przeciwnika. Będę starał się grać C4, tylko że on nie musi bić i to jest problem. No właśnie. Krótka roszada. Hetman E2, coś w tym stylu. Choć z drugiej strony. No tak, tu będę miał słabość, ale mogę ją rozwiązać grając Hetman E2, robiąc długą roszadę i potem na przykład tutaj grając F4. Okej, okay, bardzo ładne posunięcie w sumie, bo goniec B5 grozi. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Ale chwila, mogę teraz tak zagrać. Mimo wszystko, bo jeżeli zbije pionek, to ja trzaskam na E4, jeżeli zbije skoczek, to również trzaskam i na E4, na pionka. A przede wszystkim nie pozwalam przeciwnikowi zagrać goniec B5. C4 już troszkę tutaj wiąże. No, jeżeli C6, to pułapki mogą nastąpić po C5. Wrócił. O właśnie, to ciekawe. Dobra, hetman E2. Gramy hetman E2, wzmacniamy. Nie gram C5, nie zamykam pozycji. Wstrzymam się z tym. Jest krótka roszada, to może zrobić długo. Długa nie zaszkodzi chyba. Gramy długą roszadę, wieża F1, potem taki ruch. Przeciwległe roszady zwiastują kłopoty dla jednej ze stron. Atak na pionka, H4 grać trzeba. Przy okazji tu już goniec nie będzie mi spoglądał na tego pionka w przyszłości, chociaż to nie jest teraz najważniejsze, ale już można to ogarniać w ten sposób. Dobra, tutaj skoczek, chyba muszę tak zagrać. Dobra, gramy król B1. To zawsze wiąże się z tym, że nie będzie tutaj jakichś pułapek widełkowych, ale też wieża C1 może podeprzeć pionka. B5 nie działa, bo przepcham. O, C5 poszedł. Mądrze. Mądrze. Teraz zastanawiam się, czy tego nie zostawić, ale bicie? Nie, no bicie. Bicie, 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 bo B4 przecież będę groził. Hetman C5, B4, ale on zagra tutaj. Zagram tu i jestem w domu. Biorę figurę. Wprawdzie mój król będzie odkryty, ale wzięcie figury kusi mnie bardziej. I co teraz? Aha, on odejdzie i jak zbije, on zbije tu i będzie mocno mnie atakował. Dobrze, ale ja wtedy zagram tak i będę miał opcję hetman. Aha, jeszcze tutaj grozi. No właśnie, ale to jest coś za coś. Co? A tego się ruchu nie spodziewałem. Zastanawiam się teraz, czy tutaj, ale wieża F2 robi się ciekawie. Oczywiście rozpatruję najpierw bicie hetmana. On mi zbije hetmana na E2. Wisi wieża. Jak zbije skoczka, on mi zbije wieżę, zbije, on wjedzie tutaj. I pytanie, co to za pozycja? Ja mam dwie figury za wieżę, ale te pionki są silne. Mogę tu stępem zagrać jednak. Tyle, że. Potem tak. Czy ja koordynację figur tutaj uzyskam? To jest pytanie. Za 100 punktów tu, wieża C8 nie może, powiedzmy tak, 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 tak. Skoczka mi odpędzi, mogą być kłopoty. A z kolei jak zagram tu, jak hetman odejdzie tak, to zbije sobie, ale on też zbije na C5, tu będzie atak. Rozpatruję bicie na B6, bicie tutaj. No tak, i jednak chyba trzeba będzie pójść w ten wariant. No dobrze, idziemy w ten wariant, słuchajcie, nie ma co chyba tutaj się dłużej zastanawiać, dwie figury zawierzę, no muszę w to pójść. Najgorsze jest to, że na F2 mi wisi, on łapie kontrę, ale jeżeli udałoby mi się tego pionka B7 jakoś skosić, to jest trudne zadanie, chociaż tędy. No goniec H3, na szczęście mam taki ruch stępem, to jest ważne, chociaż też skoczek D2 może tutaj troszkę postać, tak. No i dobra, teraz rozpatrujemy, aha, mogę też tak zagrać. Ale nie. Skoczek chce wejść aktywnie. Gram tak. Jeżeli on zagra wieża C8, ja mogę tu, on tu.
Nie może tu, bo zbije wieżę. Hello, będzie działać wszystko. Dobrze. Jest punkt zaczepki. Jest punkt zaczepki, bardzo dobrze. Ale chwila, on wieża H2 może zagrać. Wieża H2 może być niezłym ruchem. Nie zagrał wieża H2. Jeszcze widzę takie opcje, jak wieża bije D5. Bicie tam i będę szybki z pionkami. O, to jest chyba rozwiązanie, tylko zbije tu. On zagra tak. Skoczek D4, dlatego muszę zagrać. Nie wpuścić wieży tutaj. Wieża wprawdzie może pójść na C3, ale to nie jest groźne, bo skoczek będzie zalepiał wszystko. Pionek nie może iść do przodu, to jest dobra informacja. No właśnie, zbijam tutaj, zbijam tutaj. Jest mój. On wprawdzie tego pionka może zbić, ale wszystko działa. Dobra, zbijam oczywiście tutaj, się nawet nie krępuje. On nie może wejść, może wejść. Zbijam tu i wszystko działa. Tego nie chcę, zbijam tu, bo ten pionek będzie groźniejszy. Skoczek działa dobrze. Wieża A2, czy on zbije pionka? Tutaj skoczek. Skoczek w ogóle tutaj kapitalnie broni tych pól. W ogóle jest figura nie za 3 punkty, tylko za 40 punktów. Dobrze, tak poszło. Czy ja mogę zbić tu bez krępacji? Iść tam. Myślę, że tak. Już nie chodzi o pionkarzestwo, ale przy okazji biorę pionka i tak chcę pionka doprowadzić i chyba wieża będzie musiała wrócić. Co on gra w ogóle? To tak. Ja nie widzę, co to w ogóle ma być. Co to jest za ruch? No to on już wieżą nie złapie tego punktu. A, jeszcze nawet miałem widełki na F5, zobaczcie. No ale to chyba już bez znaczenia, bo i tak wygrana. Spoko. Ciekawie wyszło. No dobra, i lecimy dalej. Szukamy sobie kolejnego zawodnika. 1995. Mamy czarne. Jest posunięcie E4. No dobrze. No to w takim razie niech będzie obrona sycylijska. Skoczek na F3. Może spróbuję zagrać zwierzchnikowa, jeżeli przeciwnik pozwoli. Czyli wyprowadzam skoczki. Tak, E5. Skoczek B5. Zbił. A bicie jest bardzo przyjemne czarnymi. Co? Dlaczego on tak szybko gra? Bicie czarnymi jest bardzo przyjemne tutaj. Ta pozycja jest naprawdę przyjemna. D5 się zastanawiam. W ogóle zastanawiam się też nad H6, ale nie, no myślę, że po prostu goniec wychodzi na C5. Goniec tutaj, dobrze, i H6. I ten goniec musi uciekać, bo jak zbije, to dla mnie jest fantastyczna sprawa. Ojej, słuchajcie, no nawet szewczyka mogę dać czarnymi. Prawie szewczyk. Oczywiście on tego nie zrobi. Taki ruch nie działa, bo on zbija. Jak ja zbijam, to on ucieka tędy. Ale ja mam parę gońców, jestem w kapitalnym położeniu. Roszada, po prostu roszada, jest ok. A5 mogę zagrać w ogóle, tak. Sorry, że tak gram szybko. Właśnie, za szybko, Krzysztof, mogłeś wziąć pionka. Ajajaj, Krzysztof Budrewicz, no. Mogłeś wziąć pionka. No właśnie, widzicie, trochę mnie tutaj wprowadził gość w szybką grę. Goniec D4 w takim razie z planem bicia, aczkolwiek nie od razu, ale postraszyć można, dlatego że skoczek nie ma takiego odejścia, żeby tego gońca spróbować zbić. Mogłem wziąć pionkę, słuchajcie, na F2, no za szybko zagrałem. Ajajaj, no dobrze, trudno się mówi, żyje się dalej i tutaj teraz tak, skoczek na A4 będzie groziło takie zagranie, spryciarz. Jeszcze się zastanawiam nad tym. No dobra, nawet się nie trzeba zastanawiać. Tutaj goniec, hetman odejdzie gdziekolwiek i goniec B5. I teraz jak on zagra tu, to ja biję skoczka. Jeśli on mi bije tutaj, to ja biję tutaj. Skoczek wróci. Co? Ale gość w ogóle nie ogarnia. Zobaczcie, co się dzieje. Przecież ja zdobywam tutaj przewagę materialną. No to w ogóle, nie wiem, blica sobie chyba chciał zagrać. No dobrze, dobrze, bijemy na E5. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Wieża B8 grozi mat. Bardzo ładny zresztą. Ok, hetman C2, no to w tej sytuacji trzeba... Nie, misklik! Misklik. Na szczęście niegroźny. D5 miało być. Chciałem powiedzieć, że trzeba otwierać linie, więc je otwieram. No, nie no, gość w ogóle, zobaczcie, co się dzieje, no. Nie wiem, gość 2000, gra jak torpeda. Ciekawe, czy wam się zdarzają tacy przeciwnicy. To partia gładko poszła akurat w tym momencie. Dobra, kawka, słuchajcie, nie jest zła. Tym bardziej, że speedrun jest rozgrywany rano. Tak, jest zwycięstwo. Wskoczyliśmy na ranking 2000. No to lecimy z kolejną partią, bo ta partia poszła zbyt
łatwo, zbyt gładko. I zagrajmy sobie posunięcie, no, D4 znowu, no, niech będzie znowu D4. Skoczek F6. Może zagramy atak Trompowskiego. Niech będzie atak Trompowskiego, goniec G5. W ataku Trompowskiego najlepszym zagraniem jest teraz D5. To przeciwnik gra. Najlepszym zagraniem według oczywiście silników to kwestia jak chcemy dostać, jaką chcemy dostać pozycję. E3. I teraz idea tego ruchu polega na tym, żeby wstawić skoczka z E2 na F4. Może G3. Dokładnie. Myślę, że tutaj spokojnie skoczek E2 ze swoim planem. Czarne też nie mają teoretycznie problemów. No, zdwojone pionki to jest ten minus, ale plus jest taki, że jest para gońców. Tutaj myślę, że nawet. Aha, G3 mogę, chwila. Skoczek D2, żeby nie wpuścić gońca. C4 jest możliwe, G3 jest możliwe, żeby wejść tędy. To są też normalne posunięcia w Trompowskim. Zauważcie proszę, że te pozycje w tym momencie są takie bardziej pozycyjne. Trzeba trochę kombinować i strategicznie, i technicznie. Przeciwnik wyprowadził figury bardzo dobrze. Moim planem teraz będzie takie posunięcie, rozwinięcie inicjatywy na skrzydle hetmańskim. Następnie skoczek też C3, więc C4 zagrać trzeba. Tego ruchu nie wziąłem pod uwagę, ale on nie jest groźny, dlatego że tutaj naciskam. A w następnym posunięciu, aha, tak, będę chciał zagrać, on tutaj może zagrać. Dobra, zawsze mam też wieża E1, wieża C1, to się powinno trzymać, a nawet hetman B3, tylko że hetman B6, tutaj bicie, bicie, koniec odchodzi, B4, no zbił, nie mam już z tym problemu, a chociaż bicie jest też ok. To trochę mi oczywiście rozciąga tutaj gońca, co jest ważne, B5 nie jest dobre na pewno, skoczek na C3, skoczek niech zajmuje dobre pola w centrum. I myślę, że tutaj jest ok. Chodzi tutaj też o to, żeby spróbować ograniczać przeciwnikowi figury. Może by się udało złapać tego gońca. On chce wymieniać, ok. A taki ruch mnie trochę interesuje. Tylko, że wieża B8. Bicie, bicie. Zbyt odważnie, za szybko dodam figury. Bicie skoczka raczej chyba nie. Chociaż no zagram tak, bo i tak on musi zagrać wieża B8. A ja najwyżej przerzucę skoczka tutaj i spróbuję zagrać na C5. On jednak zagra tu. Wieża C1 się przyda zawsze. I po takim zagraniu mogę zawsze uciec, ale się zastanowię, bo może bicie, bicie. Co dalej? Nie widzę konkretów. Zawsze po takim ruchu mogę przetestować gościa i spróbować zagrać tak, ale myślę, że skoczek B3 na spokojnie. On na pewno liczy skoczek D5, bo to jest naturalna sprawa, żeby te figury u niego spróbować wymienić, rozwinąć. O, proszę bardzo, inaczej poszło. Hetman D7. Już widzę jego niecne plany. Chcę zagrać tutaj. A co wy na to, jak ja bym tak zagrał? Taki ruch dostanę, nie? Bo H6 to się nie boję. G6 się nie boję. Tylko tutaj albo tu ten hetman w sumie tu postraszy, tu. Nie wygląda to tak naturalnie w zasadzie. Może po prostu tutaj? Może spróbujmy zagrać na strategię. Ucieknę tym skoczkiem i szukam dla skoczka po prostu lepszego teraz pola na C5. Na C5 zakotwiczę się dobrze. Już nie ma takiego ruchu jak skoczek D5, dlatego że nie ma groźby. Goniec na G4. Ok. Hetman C2. Jak wróci, to pomyślę, gdzie tym hetmanem uciec na razie, ale myślę, że nawet wtrącenie po tym ruchu typu skoczek, koniec, bije, bije. Ok, wtrącenie teraz mam na pewno. Już nie muszę tego rozważać. Hetman może na C8, chyba musi. A on mi chciał hetmana odrzucić, żebym nie miał na F3 takiego zagrania. Ok, hetman C8, dobrze. No i cóż, w sumie może tutaj zbić. No może odejść wieżą zwyczajnie po ludzku i zagramy sobie wieża D1. Tak, zagramy sobie w ten sposób, bo będę może chciał grać E4 i D5. Może, takie plany mogą być. Na pewno zagrać wieżą na D1 według mnie jest lepsze niż wieżą na E1. Hetman G4, dobrze. Ja tutaj bardzo chętnie pójdę na końcówkę, dlatego że moje skoczki są spoko. Goniec tu uderza w moje pionki, nie może sobie za bardzo pohasać.
ale to jest chyba też mniej więcej koło równości, ale tutaj jednak takie minimalne uderzenie w B7. Ok, hetman tutaj ruszył, to myślę, że hetman F3. Troszeczkę tak hetmanem sobie zagram, żeby pokontrolować. Skoczek C4, B3, skoczek na B2 i wieża B2, i wieża D2. Jeszcze H4 jest możliwe, żeby tak troszeczkę może przestrzeni złapać. To są też takie strategiczne niuanse, powiedzmy, takie ruchy, które nie zaszkodzą, a się mogą bardzo przydać w pewnym momencie. Wieża E7, dobra. On zdwoić chce wieżę, to zawsze dostanie tutaj opcję, ale on mi zbije tu. Dobra, zagramy H4. Niech on się zastanawia też nad H5, bo taki ruch to może skoczek E4. Od razu zagrał H5. Ok, sprawa się wyjaśniła, to też dobrze. Zagram chyba B3, żeby jednak tego skoczka ograniczyć. Potem może zagram A4, czyli troszkę na tym skrzydle strategicznie. Czy A5 będzie możliwe? To ja nie wiem jeszcze tego, ale może będzie taka opcja, żeby zagrać A6 i rozwalić mu tutaj te pionki B7, C6 i się do nich próbować dobrać. Jedno jest pewne, moja pozycja jest spokojna i bardzo przyjemna, tak uważam. Chociaż jak zagram tak i odpędzę skoczka, ustabilizuję pionki, mogę przerzucić skoczka na E2 i na F4, czyli manewry skoczkami. Strategiczne, fajne rzeczy. I jak skoczek znajdzie się na F4, w ogóle mogę teraz tak zagrać. Muszę tak zagrać. Aha, skoczek wejdzie tutaj, za szybko zagrałem. Widzicie, tak to jest. Ale no, wieża broni skoczka, więc raczej i tak bym skoczkiem zagrał na F4, na E2 z planem na F4, ale to jeszcze nie teraz. Skoczek D5 ma jednak dobrą placówkę, ale wtedy tak. No zobaczymy. Jest skoczek na F4, na D5. Okej. Ciekawie się w sumie porobiło. Może skoczek D3. Wycofanie się figur niekoniecznie musi być złym pomysłem. A nasili się tutaj opcja na skoczek F4, tylko że oczywiście widzimy, że dwie figury to dobrze bronią. Tu bym się na to nastawiał. I teraz mam chyba opcję wtrącającą skoczek F4. Skoczek zbija, tu się pozbędę tego silnego skoczka. Mam na przykład tutaj wieża tu i będę miał dwie groźby. Dobra, skoczek F4. Jest okazja wejść tutaj na F4, to skorzystam z przyjemnością. I gramy po prostu na słabości. H5 słabości. Tutaj się koncentrowałem też na tym troszeczkę. Wyszło to chyba. Dobra, skoczek odbija. Hetman nawet tu. Chodzi o to, że on odejdzie gdzieś hetmanem i ja mam wieża C4 i są dwie groźby. Wzięcie pionka tutaj i groźba wieża A4 z atakiem i wzięciem pionka na A7. Tak po prostu. Wymiana hetmanów. Cudownie. Cudownie, cudownie. I wieża C4. To tym bardziej. Hetman czarny nie wskoczy mi na C2 w przyszłości, więc tym bardziej wymieniam hetmany. I już są bardzo proste groźby. Dwie. Zdobycie z fajnego pionka i wieża A4. To gramy wieża A4 i zdobywam pionka na A7. Jeszcze oczywiście on może zagrać tutaj. I raczej tak będzie. Będzie chciał mi zbić skoczka, odbije pionkiem tym. Ten nie ma znaczenia, bo one się będą trzymać. Będę miał pionka więcej w dwuwieżówce. Przepraszam, w czterowieżówce. No i tak. No a co będzie się działo dalej? Nie wiem, ale na pewno zdobycie pionka będzie jakimś tutaj sukcesem w tej pozycji, więc na to idę. Dokładnie tak. No jak odejdę skoczkiem, zagra A6, więc ja muszę zbić pionka, bo w innym wypadku będzie gorzej, więc pionka biorę. I jeszcze naciskam mu tutaj. Dobra, on mi skoczka nie chce wziąć. Myślę, że król F3 będzie pomysłem bardzo dobrym. On wieżą odejdzie gdziekolwiek i król zawsze może odbić tu. Teraz nie może odbić. Ok, zagrał F5. Zastanawiam się teraz nad tym, ale nie wiem, czy otwierać. Bo jak zbije, to zbije tu. Mój król bezpieczny. Tutaj już nie będzie takiego przełomu bardzo łatwego. Wieża C1. Zostawiam skoczka w spokoju, bo jeżeli on chciał go wybić, to mógłby to zrobić już od razu.
Nie zrobił tego, a teraz mi to nie przeszkadza. Król się fajnie zachowuje. Tutaj coś pewnie planuje zagrywać. Ha, bicie na C6 nie działa. Może wieża C4 po prostu. Wiecie, też nie mam, jak nie ma jakichś konkretów, chociaż mam już coś w głowie, ale jeżeli nie ma, to poprawiać trzeba figury trochę wyżej. Przeciwnik też musi ruchy wykonywać i uważać na kontry. No to wymieniam z wielką przyjemnością. I teraz wydaje mi się, że coś w tym stylu trzeba grać. Tutaj naciskać. Oczywiście on będzie chciał grać taki ruch. Zawsze mam opcję wybicia z szachem i skoczek sobie odejdzie. Ale zobaczcie, jakby król mógł zbić teraz wieżę, byłoby fajnie, co? Związanie, no ale wiadomo, nie można. Tutaj żarty. No cóż, pionek więcej. On już strukturę ma rozbitą. To musi być wygrana końcówka. Musi być to wygrana końcówka. Tak, tak. Zdaję sobie sprawę, że taki ruch istniał. Zawsze mogę też dać szacha kontrolnego. Jeszcze widzę taką opcję, słuchajcie, jak bicie na F5, król bije, wieża C5. Jak król odchodzi, to zbijam tutaj królem wieżę, ale on może zasłonić się końcem. No właśnie. Ale teraz to zagramy tak. Jeżeli tu, zawsze wrócę i wymyślę coś innego. Ewentualnie jak zagra tu, nie zagrał tu. No dobra. Wracam. On wróci na 100%. Okej. Okay. No tu nie mogę, bo B5. Ale to wieża się dam z powrotem. Jak zagra tak, to już skoczka mnie atakuje. H4 będzie oczywiście możliwe, to po prostu to zbije. Pionki nadal będą słabe. Zagra tutaj, a powiedzmy wrócę, nie wiem, nawet tak. Na A3. Tak. No wrócę nawet, nie no, może tutaj. Chociaż on wróci gońcem, będę musiał. Dobra, wieża A3, bo na razie mi wieży po prostu nie zaatakuje. Może zagram nawet B4. Okej. A to jest na pewno technicznie wygrana pozycja. Nawet chyba tak mogę spróbować, żeby wymienić wieżę. Zagrajmy tak. Ruszmy się tym skoczkiem. Tutaj grozi wybicie po prostu. Jak on wybije, to wybijamy. Wieża będzie grała na B3. Będziemy naciskali tutaj. Pionek więcej. Skoczek trochę się oswobodzi. No, jakieś konkrety trzeba po prostu w tej sytuacji zagrać. Nie ma wyjścia. Ok, poszło w ten sposób. Więc. Tutaj chyba. Chyba tu. Bicie, bicie, goniec C5, no wieża już wtedy na pewno ucieka. Dobrze, że nie ma takiej opcji, że on może mi tę wieżę łapać cały czas. No tak, słuchajcie, partia szachów to nie wyścigi. Wiadomo, czas jest elementem gry, ale jak mamy go trochę więcej, to nie trzeba się śpieszyć. A ja tego oczywiście nie zaprzeczam sobie w poprzedniej partii, że się śpieszyłem, ale no tak, to zawsze tak jest. Jesteśmy tylko ludźmi, ale trzeba starać się na pewno, żeby jakieś miskliki mi się tutaj nie trafiły. No tak, goniec B6, jasne. No wieża A5, on tak, to zawsze mogę wrócić, on tak na przykład, mogę tu wtedy, on tak gram, bo muszę rozważać taki ruch, bo będzie atakowana wieża, ale mam wtedy wieża C7, jak dokładnie? Może tak po prostu? A może szach? Może szach, bo zdobywam pionka, bo on nie może być przyklejony do dwóch pionków. Dokładnie, szach na F4 działa.
Zawsze muszę mieć na uwadze taki ruch. Dobra, tutaj bijemy z szachem. Pionek wzięty. Ten układ w ogóle białym jest kapitalny w końcówce. Dobra. I po raz kolejny z szachem. Dwa pionki więcej. Myślę, że skoczek D3. Może skoczek D3. Bo już takiego ruchu nie ma, bo bije. A do wieżówki mogę spokojnie przejść. W bardzo bezpiecznym układzie. Ok. Gońcem sobie zagrał. Może A4 podciągnę pionka, czy nie za odważnie. Bo on może też tak, ale wtedy wieża B7. Wieża B7, jak on zbija mi tu, ja zbijam tu i związuję. Więc to się trzyma. Nawet jakby tych pionków nie było, to też jest wygrana białymi. Tylko może trzeba jeszcze troszeczkę się pogimnastykować. No ale tutaj to już powinno wszystko działać jak należy. Dobra, jest bicie. No król odszedł, więc chyba ruch. Mogę też tak zagrać na tego pionka. Dobra, na razie A5, bo zawsze zdążę. Po takim ruchu mogę zagrać tak. Mogę też A6. Jak tu, to tu. Jak tu, to nawet chyba tak. Dobra, atak na skoczka. Może taki ruch? Nie, na skoczek F4, bo jak wybiję, to wybijam królem. Też wygrana. Nawet, no, królem, czymkolwiek w sumie. Szak grozi podprowadzenie pionka. Czy szak będzie dobry? Może tak w ogóle? Nie, no chybaż... Aha, wiem, o co chodzi. Szak. Nie, no szak, bo na F7 tutaj cały czas wisi. A, już nie wisi. Ok, teraz mi pionek wisi. Mogę dać szacha i zagrać tak, jeszcze obronić pionka, więc tak zrobimy, żeby nie było niespodzianek. I bronimy pionka. I teraz przemanewruję się skoczkiem. Sposób może taki, może taki, uwolnię wieżę, zawsze mam takie posunięcie, zobaczcie, jeszcze taki ruch, a on podstawił, dobra, dostrzegłem. Mogłem też zagrać tak i potem wieża C6, żeby wieża była aktywna, broniąc też pionka. No technicznie kompletnie wygrana końcówka. Dobra, 2011, moi drodzy, dobrze, to nie jest rocznik dzisiejszych czasów. Mamy to i dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.